Historie o idolach to ten typ anime, który nie cieszy się najlepszą reputacją wśród społeczności. Przez wielu uważane za nudne, powtarzalne, a nawet na swój sposób niepokojące, dostają dodatkowo rykoszetem od krytyków kultury idoli, uważających ją za szkodliwą i dehumanizującą. Wydają się więc przeznaczone dla mocno ugruntowanej grupy odbiorców i rzadko kiedy wychodzą poza nią. Tym większą ekscytację budzi każdy przypadek, gdy jakaś produkcja nie tylko przedostaje się do mainstreamu, ale i staje się przy okazji międzynarodowym hitem. A takim przypadkiem bez wątpienia jest Oshi no Ko. Serial podbił serca widzów już za sprawą premierowego odcinka, błyskawicznie wyrastając na jedną z najchętniej oglądanych produkcji w okresie wiosennym, a nawet na krótki czas zajmując pierwsze miejsce w rankingu najwyżej ocenianych anime na Malu. Nagrana na jego potrzeby piosenka stała się hitem samym w sobie, obecnie zbliżającym się do 200 milionów wyświetleń na YouTubie. Zaś memy i podawane dalej screenshoty wprost zalały każdą weebowską i nie tylko weebowską społeczność, na dłuższy czas pozostając jedynym, co można było zobaczyć w wielu zakątkach sieci. Jest to niewątpliwy fenomen, ale właściwie skąd wzięła się tak ogromna popularność Oshi no Ko? Kluczowy okazał się w tym przypadku wspomniany premierowy odcinek. W tym materiale będę zakładał, że znacie jego treść, bo rozmowa o serialu bez kontekstu premiery zwyczajnie nie ma sensu. A jaka to była premiera? Wierząc w sukces produkcji, zaserwowano nam iście filmowe widowisko, nie tylko trwające blisko półtorej godziny, ale i zrealizowane z reżyserską finezją i niezwykłą dbałością o detale, zwłaszcza pod kątem realizacji muzycznej. Otwierane głosem Zofu opowiadającym o tym, że świat show biznesu zbudowany jest na pięknych kłamstwach, na dodatek co i róż podrzucające nam zaskakująco mroczne, wchodzące pod skórę wstawki. Od samego początku więc twórcy wyraźnie dawali do zrozumienia, że nie będzie to cukierkowa opowieść o spełnianiu marzeń. A i tak wielu widzów było kompletnie nieprzygotowanych na to, co tu zobaczyliśmy. To jeden z tego typu wstępów, które reklamowano tekstami w stylu nie czytaj nic przed seansem, obejrzyj w ciemno. I jakkolwiek łatwo, żeby podobna strategia wypaliła marketingowi w twarz, tak w tym przypadku był to ewidentny strzał w dziesiątkę. Ginekolog, ciąża nastoletniej celebrytki, problem stalkingu, zabójstwo, reinkarnacja, dzieci zachowujące wspomnienia, stopniowe wnikanie w świat show biznesu, wady i zalety życia wschodzącej gwiazdy, na każdym kroku bombardowanie kolejnymi dziwactwami, zwrotami akcji czy kryjącym się za neonową wręcz oprawą mrokiem, rzadko kiedy mieliśmy szansę na oddech, bo nawet w trakcie najdłuższego, przypominającego Spy Family fragmentu rodem z typowego Slice of Life, przy ekranie trzymało nas połączenie zgrabnie napisanej komedii ze słodką family dramą oraz ciągiem faktów na temat życia idoli. A to powolne zżywanie się z niecodzienną rodziną Hoshino wciąż było jedynie przygotowaniem do najbardziej dramatycznego wydarzenia zarówno w premierowym odcinku, jak i w całym Oshi no Ko. Mistrzowsko zaprezentowana i poprowadzona scena śmierci Ai Hoshino, jednej z najbardziej zapadających w głowie postaci ostatnich miesięcy, stała się highlightem odcinka, jak i moim zdaniem głównym powodem, dla którego oceny serialu wywindowano do rzadko widywanych liczb. Nie spodziewający się tak dosadnie przedstawionej tragedii, widzowie zasiedli do następnych odcinków w oczekiwaniu na kolejne temu podobne wydarzenia, na pełnokrwisty thriller, mroczną opowieść o zemście. I otrzymali coś zupełnie innego. Jeśli mielibyśmy bawić się w porównania, to dalsza część serialu najbardziej przypomina środkowy segment premiery. Tylko że tym razem nasi główni bohaterowie są nastolatkami, a nie dziećmi. Jest to historia o niespiesznym wspinaniu się po szczeblach celebryckiej kariery. Aktorskiej w przypadku chłopaka o imieniu Aqua oraz idolskiej w przypadku dziewczyny o imieniu Ruby. Choć wątek tajemniczych okoliczności śmierci Ai wciąż pozostaje prominentny, tak zostaje zepchnięty na drugi plan. I służy przede wszystkim za pozostający z tyłu głowy motywator działań protagonisty. Bo powodem, dla którego Aqua stara się wejść głębiej w świat showbizu, jest właśnie chęć zemsty na prawdopodobnie pośrednio odpowiedzialnym za zabójstwo matki ojcu. I wygląda na to, że przez taki, a nie inny kierunek rozwoju serii wielu widzów poczuło zwyczajne rozczarowanie. Oczywiście nie mam żadnych twardych danych na temat odbioru serialu po pierwszym odcinku, bo takie rzeczy jak spadek średniej oceny na portalach zbiorczych, spadek liczby wyszukiwań w Google czy niepochlebne komentarze mogą wynikać z wielu czynników, niekoniecznie z malejącego zainteresowania tytułem. Dlatego swoją nieśmiałą tezę opieram głównie na obserwacji zachowań widzów tydzień po tygodniu, w tym coraz częściej pojawiających się zdaniach, że serial jest nudny albo że zmienił się w typowe anime o idolach. Tylko że... uwaga, kontrowersyjna opinia... ja tam wolę dalszą część serialu.
Jasne, premierowy odcinek jest świetny i nie zamierzam się z tym kłócić. To właściwie zamknięta całość, działająca bardzo dobrze zarówno jako część większej historii, jak i osobne dzieło. To powiedziawszy, dopiero w późniejszych odcinkach odnalazłem ten humanistyczny aspekt całości i możliwość odniesienia odczuć poznawanych postaci do swoich własnych doświadczeń. Bo to właśnie tam wchodzimy głębiej w eksplorowany w utworze świat czerwonych dywanów, z którym oczywiście mieliśmy wcześniej kontakt dzięki perspektywie dzieci wschodzącej gwiazdy, ale był to kontakt z bezpiecznego dystansu, przez co soczewki idealizującego obraz swojej matki rodzeństwa, do tego zawsze ograniczony. Tym razem jednak rzeczywiście wnikamy w to, w jaki sposób rozwija się karierę w tej branży oraz jak deprecjonująca, przytłaczająca czy nawet depresyjna potrafi być. Widzimy brutalną rzeczywistość przesyconego rynku, gdzie setki osób aplikują na to samo, wcale nie najlepiej opłacane, za to wiążące się z serią wyrzeczeń stanowisko. Widzimy konieczność pięcia się w górę aktorskiej hierarchii poprzez udział w czysto komercyjnych, zażeniających materiał źródłowy telewizyjniakach. Widzimy bzdurne reality show monetyzujące relacje międzyludzkie. Widzimy w końcu krew, pot, łzy i zdrowie psychiczne, jakie każda z obecnych tu postaci ładuje w często niezasługujące na ich poświęcenie produkcje. W przeciwieństwie do wielu innych serii o idolach, przynajmniej z tego co wiem, absolutnie nie jestem specjalistą w tym temacie, mało tu gratyfikacji, za to dużo zbierania cięgów. Mamy dziecięcą aktorkę, która pomimo bycia w kwiecie wieku traktowana jest jak ktoś wypalony. Ktoś, kto ma już najlepsze lata za sobą. Zostaje nam ukazane, jak odbija się to na jej psychice, jak wykształcona w pracy pokora zmieniła się w pewnym momencie w skłonność do umniejszania samej sobie, w brak wiary we własne możliwości. W innym przypadku widzimy, jak na jednostkę oddziałuje twitterowe polowanie na czarownicę, jak setki wypełnionych szyderstwami, pomówieniami i groźbami anonimowych komentarzy potrafią zmienić czyjeś życie w prawdziwe piekło na ziemi. I chwilę po tym, jak serial skrytykował tę sytuację w bardzo dosadny sposób, jakaś grupa jego fanów postanowiła z podobną manierą nękać rodziny osoby, której tragedia zainspirowała ten wątek fabuły. Co kurwa nawet nie jest zabawne, co ci ludzie mają w głowach? Na każdym kroku czuć, jak dużo researchu, miłości, goryczy oraz prawdopodobnie własnych doświadczeń autor historii oryginalnej mangi, czyli Aka Akasaka, gość odpowiedzialny też za Kaguya Samę nawiasem mówiąc, wkłada w fabułę Oshinoko. Fabułę poruszającą tyle uniwersalnych tematów i nieszczęśliwych przypadków, jakie niestety towarzyszą nam od lat i nie chcą nigdzie odejść, że jej treść chyba nigdy się nie zastarzeje. Tak jak Ai Hoshino. A wszystkie te wzloty i upadki zostają znakomicie przeniesione na ekran dzięki rewelacyjnej realizacji. Oshinoko wygląda tak zjawiskowo, że trudno mi sobie wyobrazić rzeczywistość, w której ta historia mogłaby prezentować się na ekranie jeszcze lepiej. Piękne, pełne flar obiektywu oświetlenie, często prześwietlające sylwetki dla podkreślenia nastroju sceny. Świetne komediowe wyczucie, dużo character actingu oraz subiektywizacji obrazu. Przemyślane układy taneczne punktowane znakomitą, napisaną na potrzeby serialu muzyką. Do tego szczegółowe, dostosowujące się do stanu wewnętrznego postaci oczy, takie jak małe układy galaktyczne Kany. Anime bierze wszystkie pozornie nieznaczące, żartobliwe wstawki z mangi i nie tyle je przedstawia, ile wręcz rozbudowuje. Czego dobrym przykładem jest stary Mowanka. A przy tym to naprawdę wierna adaptacja. Choć czasami aż nazbyt wierna, szczerze mówiąc. Bo nawet kogoś od zawsze zainteresowanego kulisami życia celebrytów te przepełnione niemal encyklopedyczną faktologią dialogi momentami po prostu przytłaczały. Chyba nie ma co owijać w bawełnę. Oshinoko to świetne anime. Wszystko jest tu dopięte na ostatni guzik. Od widocznych na każdym kroku walorów produkcyjnych przez angażującą, zapraszającą nas do cholernie interesującego świata fabułę potrafiającą w punkt emocjonalność. Przejawiającą się zarówno rozdzierającymi serce dramatami, jak i podnoszącymi na duchu małymi triumfami naszych walczących o swoje barwnych postaci. To fenomen, ale moim zdaniem w pełni uzasadniony fenomen, bo ze świecą szukać podobnych historii. Zresztą niech o jakości serialu poświadczy samo to, że Oshinoko udało się dokonać niemożliwego. Oshinoko przekonało ogromną grupę ludzi do obejrzenia anime o idolach.